Ogólne zasady budowy sieci neuronowej poznaliśmy na poprzednim wykładzie. Natomiast teraz wnikniemy w pewne szczegóły budowy tej sieci, bo rzeczywiście utworzenie dobrej sieci neuronowej wymaga rozstrzygnięcia wielu dylematów. I o tych dylematach oraz sposobach ich rozwiązywania będzie tutaj mowa. Natomiast warto zacząć właśnie od tego slajdu, który pokazuje w sposób animowany, że nie istnieje ogólna recepta i każdy przypadek musi być rozważany, rozwiązywany indywidualnie, w dużej mierze na zasadzie empirycznej. Wymienionych jest tu sześć podstawowych kroków, które składają się na proces tworzenia sieci neuronowej, tworzenia i użycia sieci neuronowej. Te kolejne kroki będą dalej omówione. Tutaj są tylko zestawione, żeby zobaczyć, jaki jest plan dalszego działania, czym będziemy się w ramach tego wykładu zajmować, w jakiej kolejności, no i do czego to dąży. Na początku warto uświadomić sobie, że jeśli mamy jakiś problem do rozwiązania i chcemy do jego rozwiązania użyć sieci neuronowej, to musimy sposób sformułowania tego problemu, który chcemy rozwiązać, dostosować do cech i właściwości sieci neuronowych. U góry jest widoczny ten rozwiązywany problem, natomiast poniżej pokazuje się sieć neuronowa z jej charakterystykami. Po odpowiednich kliknięciach slajd jest animowany. Pozornie te dwa rysunki są podobne. U góry jest wejście i wyjście, u dołu jest wejście i wyjście. No, coś jest w środku, w jednym przypadku problem, w drugim przypadku sieć. Niby to jest podobne. Natomiast problem polega na tym, że zmienne wejściowe sieci muszą podlegać pewnym wymogom. Będziemy mówili, w jaki sposób te dane wejściowe do sieci będziemy wprowadzali. Na ogół dane wejściowe do problemu nie pasują do tego, jak mogą wyglądać dane wejściowe, zmienne wejściowe do sieci. I wobec tego, zanim rozpoczniemy budowę sieci, musimy zaplanować odpowiedni preprocessing, czyli takie przetwarzanie danych procesowych, danych wejściowych na zmienne wejściowe, na sygnały, które podamy do sieci, no wobec tego tego zrobić nie potrafimy. I z kolei na wyjściu mamy zmienne wyjściowe, które wyprodukuje sieć, będą jakieś sygnały na wyjściach jakichś neuronów. Natomiast jeżeli na tej podstawie chcemy wyciągać wnioski co do danych wyjściowych z naszego procesu, potrzebny będzie pewien postprocessing. To także trzeba zaplanować. Pierwszą sprawą, którą trzeba uzgodnić, którą trzeba wyjaśnić, to kwestia struktury sieci. Tą strukturę sieci można wybrać samemu i za chwilę będzie szereg slajdów pokazujących, jakie decyzje i w jakiej kolejności i w jakich okolicznościach powinniśmy podejmować. Natomiast jest również możliwość, z której można skorzystać, bo są odpowiednie programy, natomiast w tym momencie, w tym wykładzie ona nie będzie szczegółowo poruszana, uzyskania sieci drogą tak zwanego algorytmu genetycznego. Algorytm genetyczny przypomina ewolucję i ta symulowana ewolucja prowadzi do tego, że można wybrać sieć, wyhodować sieć o najlepszych właściwościach. To będzie tylko właściwie zasygnalizowane na kolejnych slajdach. Tam nie będzie szczegółowego komentarza, bo to nie jest główny przedmiot tego wykładu, ale może warto spojrzeć, w jaki sposób, według jakich zasad i jakimi metodami możemy czasami pozwolić komputerowi na to, żeby sam wyhodował sieć neuronową o pożądanych właściwościach. Ale jak mówię, tego szczegółowo komentować nie będę, bo jest to troszeczkę z boku tego wykładu. Przystępujemy do procedury, która powinna doprowadzić do samodzielnego wyboru struktury sieci, zgodnego z potrzebami zadania, które chcemy rozwiązywać. W kolejnych krokach będziemy zagłębiali się w kolejne pytania i udzielali kolejnych odpowiedzi.
poznaliśmy liniowe neurony, neurony, których opis jest możliwy za pomocą formuł liniowych, i sieć zbudowana z takich neuronów liniowych jest wyjątkowo sympatyczną siecią, która, od której warto zacząć. Jak nie mamy poglądu, jaka sieć rozwiąże nasz problem, to zawsze warto zacząć od sieci liniowej. Kolejne argumenty, które się będą tutaj pojawiały przy kolejnym kliknięciu, no, będą przemawiały za tym, żeby właśnie taką sieć neuronową liniową także zbudować. Zwłaszcza, że jest to łatwe, a jednocześnie taka sieć liniowa jest takim limes inferior, czyli takim najgorszym możliwym, czyli najsłabszym możliwym rozwiązaniem problemu. Jak potem udamy się w kierunku tworzenia sieci nieliniowych, no to będziemy mieli zawsze do dyspozycji informacje, jak z tym zadaniem poradziła sobie sieć liniowa. Jeżeli zbudujemy sieć nieliniową i ona będzie działała gorzej niż ta sieć liniowa, no to oczywiście taką sieć po prostu porzucimy, bo ona jest na pewno niedobra. Liniowa sieć neuronowa jest najłatwiejsza do zbudowania, bo jak mamy dobrze zdefiniowany zbiór sygnałów wejściowych i zbiór sygnałów wyjściowych, czyli zbiór uczący po prostu, to z tego zbioru uczącego bezpośrednio wynika struktura sieci, a również poprzez tak zwaną metodę pseudoinwersji macierzy można znaleźć parametry tej struktury, i wobec tego sieć liniową jest bardzo łatwo zbudować i bardzo łatwo wyuczyć. Teraz kolejnymi kliknięciami obejrzymy sobie, jak budujemy macierzowy opis sieci neuronowej. Opis, który będzie wiązał wektor wejściowy X z wektorem wyjściowym Y poprzez macierz współczynników wagowych. Na tym slajdzie przedstawiony jest wywód uzasadniający fakt, że sieć liniowa nie potrzebuje warstw ukrytych. Okazuje się, że jeżeli zbudujemy, tak jak to pokazane jest po lewej stronie na rysunku, sieć, która będzie siecią z warstwą ukrytą, siecią liniową, no to wtedy mamy sytuację taką, że w pierwszej części tej sieci, co jest napisane na wzorach, mamy do czynienia z przekształceniem sygnału wejściowego pewien sygnał pomocniczy na wyjściach neuronów ukrytych, a więc związek pomiędzy sygnałem X i sygnałem pomocniczym P jest poprzez macierz W1, macierz współczynników między pierwszą warstwą a warstwą ukrytą. Odpowiednio sygnały z warstwy ukrytej, czyli sygnały P, poprzez drugi zbiór współczynników wagowych przechodzą w sygnały wyjściowe Y, ale przez proste podstawienia możemy pokazać, że te dwie macierze można wymnożyć i powstaje sieć, która bezpośrednio łączy sygnał wejściowy X z sygnałem wyjściowym Y. Oba te sygnały są oczywiście wektorowe, a macierz, która przekształca jedno w drugie, jest iloczynem tych dwóch macierzy. Natomiast, tak jak wspomniałem, nie wchodząc w tym momencie w szczegóły, macierz W można wyznaczyć dla sieci liniowej na zasadzie tej metody tak zwanej pseudoinwersji macierzy. Dla zbioru uczącego te współczynniki wagowe się po prostu wylicza i nie zachodzi potrzeba uczenia takiej sieci. Jest to duża wygoda, ale jednocześnie też i spore ograniczenie. W sieci nieliniowej, której przykładem jest perceptron wielowarstwowy, taka redukcja do mniejszej ilości warstw nie jest możliwa, dlatego że, tak jak pokazano na rysunku, sygnał X jest przekształcany w sygnał pomocniczy P za pomocą macierzy W1, ale dodatkowo ingerują tutaj nieliniowe funkcje oznaczone w tym przypadku przez φ, które konwertują ten sygnał właśnie w sposób nieliniowy. Następnie przejście od sygnału P do sygnału Y jest z użyciem macierzy W2, ale znowuż pojawia się operator nieliniowy. Próba złożenia tych operatorów razem pokazuje, że niestety tego się nie da zrobić na zasadzie tego, żeby sieć mogła się pozbyć warstwy ukrytej. Rozważymy wobec tego teraz kwestię
ile warstw ukrytych trzeba zastosować i kiedy one przynoszą określoną korzyść. Zobaczymy taką animowaną tabelę w tej sprawie. Przedmiotem tego slajdu jest uzasadnienie tego, kiedy i dlaczego stosujemy sieci nieliniowe, wielowarstwowe. Struktura slajdu jest dość złożona i prezentacja będzie animowana dość precyzyjnie. Wobec tego będę prosił o klikanie dokładnie wtedy, jak poproszę o to kliknięcie, dlatego że inaczej po prostu komentarz słowny i obraz na ekranie rozjadą się. Zaczniemy od tego, że mamy tabelę. W tej tabeli będzie określana struktura sieci. Będziemy rozważali sieci jedno-, dwu- i trójwarstwowe. Zwracam uwagę, że liczba warstw określana jest dla tych warstw neuronów, które podlegają uczeniu. W tej liczbie nie wlicza się warstwy wejściowej, bo ona tylko dostarcza i rozprowadza sygnały. A więc sieć jednowarstwowa to taka, która będzie tylko miała uczącą się warstwę wyjściową. Sieć dwuwarstwowa to taka, która będzie miała warstwę ukrytą i warstwę wyjściową, czyli dwie warstwy uczące się i oczywiście warstwę wejściową, która, jak powiadam, się nie liczy. Sieć o trzech warstwach to będzie sieć z dwoma warstwami ukrytymi i jedną warstwą wyjściową. Proszę teraz o pierwsze kliknięcie. Pojawi się struktura takiej sieci, która ma charakter sieci właśnie nieliniowej, sieci jednowarstwowej. Tylko ten zielony kwadracik na wyjściu reprezentuje neuron, który będzie podlegał procesowi uczenia. Typ obszaru decyzyjnego, który w tym przypadku się wyłania, to będzie podział hiperpłaszczyzną przestrzeni sygnałów wejściowych na dwie części. Jeden neuron wytworzy to urwisko sigmoidalne, które rozetnie nam przestrzeń sygnałów wejściowych na obszar, gdzie decyzja jest pozytywna i gdzie decyzja jest negatywna. Kolejne kliknięcie pokazuje to na przykładzie właśnie tego obszaru budowanego na zmiennych X1 i X2. Najpierw odkładają się osie X1 i X2, a potem pokazany jest przykładowy obszar, na jaki sieć jest w stanie w tym wypadku podzielić przestrzeń sygnałów wejściowych. Natomiast mamy w ostatniej kolumnie, po kolejnym kliknięciu, przykład zadania, w którym trzeba było rozróżnić przeciwstawnymi sygnałami wyjściowymi, zaopatrzyć dane wchodzące w skład tego obszaru przestrzeni sygnałów wejściowych, który narysowany jest tym niebieskim rogaliczkiem, to jest obszar decyzji negatywnych, natomiast ten obszar decyzji pozytywnych zaznaczony jest tym tak zwanym czerwonym rogalikiem. Mamy wobec tego coś w rodzaju, że tak powiem, skomplikowanego zadania, ale rozwiązywalnego. Otóż sieć o strukturze jednowarstwowej takiego zadania rozwiązać nie potrafi, dlatego że będzie rozmaicie ustawiała tą swoją płaszczyznę dzielącą, ale zawsze znajdą się takie niebieskie fragmenty, czyli te, które powinny towarzyszyć decyzji negatywnej, które znajdą się w zakreskowanym obszarze, czyli obszarze decyzji pozytywnej, to będą błędy, a z kolei poza ten obszar decyzji pozytywnej wystawać będą niektóre elementy tego czerwonego rogaliczka, czyli zbioru danych, dla których oczekujemy, wymagamy decyzji pozytywnej na wyjściu, no a one tymczasem wejdą w ten obszar decyzji negatywnych. Widać z tego, że sieć jednowarstwowa jest siecią o dość ubogich możliwościach. Kolejne kliknięcie wprowadzi kolejną strukturę sieci nieliniowej, sieci dwuwarstwowej. Ta sieć posiada warstwy ukryte, więc w związku z tym kształt obszaru, który może wykroić w przestrzeni sygnałów wejściowych po to, żeby przypisać do tego obszaru jakąś jedną i tylko jedną decyzję, pozytywną lub negatywną, ten kształt obszaru może być dość złożony.
Niemniej jednak ten obszar jest, podlega też pewnym ograniczeniom, mianowicie jest to tak zwany simplex. Simplex to taka struktura, która po pierwsze ograniczenie, powierzchnię ograniczającą ma złożoną z fragmentów, no takich hiperpłaszczyzn. Na tym rysunku to są po prostu odcinki linii prostej, ale by przejść do sygnałów wielowymiarowych, to byśmy zobaczyli tutaj hiperpłaszczyzny wielowymiarowej przestrzeni. Ten obszar, kliknijmy teraz, żeby zobaczyć, tam się znowu pojawią zmienne x1, x2. Zobaczymy taki przykładowy simplex. Ten simplex ma dwa ograniczenia. Po pierwsze musi być jednospójny, to znaczy jeżeli jakiś obszar wygrodzimy jako ten obszar decyzji pozytywnych, no to już, że tak powiem, w innym miejscu obszaru decyzji pozytywnych nie będziemy w stanie zdefiniować, ani na przykład wewnątrz tego obszaru decyzji pozytywnych nie będziemy w stanie wykroić obszaru decyzji negatywnych. Po prostu jest to właśnie taki simplex. Dlatego próba zastosowania właśnie tego typu sieci, tego typu rozwiązania dla tych zadań, które rozważaliśmy. Aha, jeszcze jedna ważna sprawa. Simplex musi być wypukły. To jest ważne. Mianowicie granice muszą być liniami prostymi czy płaszczyznami, natomiast powierzchnia musi być generalnie wypukła. I to spowoduje, że tego rogaliczka znowu pokryć tym simplexem nie będziemy w stanie, bo wymóg, że to musi być wypukłe, no po prostu nas ogranicza. Właściwie efekty nie są zadowalające. Ale idąc dalej, zastosujemy sieć o trzech warstwach, czyli dwóch warstwach ukrytych i jednej warstwie wyjściowej uczącej. Jeszcze raz powtarzam, dane wejściowe czy neurony wejściowe się tu nie liczą. W tym momencie okazuje się, że właściwie jesteśmy całkowicie swobodni. Możemy zbudować dowolne fragmenty przestrzeni sygnałów wejściowych, obudować je liniami granicznymi, które mogą być dowolnie ułożone i dowolnie skombinowane. Kolejnych kilka kliknięć pokazuje, jak to wygląda na przykładowym zestawie związanym z sygnałami wejściowymi i wyjściowymi dla tej prostej sieci. Natomiast również po prawej stronie zobaczymy, że te rogaliczki, jak to określam, będą w tym momencie bardzo dobrze rozgraniczone, czyli zadanie zostanie rozwiązane. Sieć o dwóch warstwach ukrytych poradzi sobie z większością zadań i to jest taka sieć, którą zwykle się stosuje do rozwiązania nieznanego zadania o nieznanym stopniu trudności, bo ona sobie po prostu poradzi. Ustaliwszy, że chcemy stosować sieć o określonej liczbie warstw, powiedzmy, że taką sieć dwuwarstwową z jedną warstwą ukrytą, jedną warstwą wyjściową, tak jak to jest pokazane na rysunku, pojawia się pytanie, ile elementów w tych poszczególnych warstwach powinno być. Liczba elementów w warstwie wejściowej i wyjściowej zdeterminowane są przez zadanie, które chcemy rozwiązać. Liczba wejść to liczba danych, które możemy dostarczyć do rozwiązywania. Liczba wyjść to liczba naszych oczekiwań, wymagań, tego, czego chcemy, żeby sieć nam wyliczyła. Natomiast no, swoboda jest w zakresie wyboru liczby neuronów ukrytych. Tam będą pewne ograniczenia, o czym za chwilę powiemy. Niemniej jednak tu jest pokazany przykład, konkretny przykład z konkretnych badań, gdzie okazało się, że bardzo podobną jakość rozpoznawania, bardzo podobną jakość działania uzyskiwano przy sieciach mających różne liczby warstw, neuronów w warstwie ukrytej. No i to okazało się, że tak powiem, no takim wnioskiem, że ten wybór struktury sieci nie jest krytyczny. W trakcie procesu uczenia różne sieci mogą osiągać podobne wyniki uczenia, pomimo tego, że mają wyraźnie różne struktury. Sieci neuronowe są wykorzystywane w zadaniach, w których my nie potrafimy sobie poradzić, często z nadmiarem danych wejściowych. Nie wiemy, które są ważne, nie wiemy, które są przydatne. I w związku z tym pojawia się pokusa, żeby tych danych wejściowych dać do sieci jak najwięcej, no bo wtedy ta sieć po prostu ma więcej informacji, a jak ma więcej informacji, to może znajdzie lepsze rozwiązanie. Jest to jednak pewna pułapka, dlatego że zwiększając ilość danych wejściowych, zwiększamy wymiar przestrzeni, w której te dane się mieszczą. Po prostu każda nowa dana to nowy wymiar, nowa oś w tej przestrzeni. Natomiast czynnikiem limitującym przy
stosowaniu dużych sieci neuronowych, przy stosowaniu sieci o dużej ilości wejść, jest liczba elementów zbioru uczącego. Na obrazku jest pokazane, że jeśli sieć opierałaby się tylko na jednym sygnale wejściowym, no to właściwie 10 danych wejściowych zupełnie dobrze ten problem charakteryzuje i opisuje. Właściwie można przyjąć, że na tej jednej osi jednego wymiaru 10 punktów będących elementami zbioru uczącego opisuje zadanie, no powiedzmy, że wystarczająco. Jeżeli dodamy drugi wymiar, czyli drugie wejście, no to pojawia się już zapotrzebowanie na 100 pozycji, żeby mieć podobną gęstość zapełnienia przestrzeni sygnałów wejściowych właśnie tymi reprezentacjami, które będą informowały, jak sieć się ma zachować, czyli elementami zbioru uczącego. Trzeci wymiar, no to już jest sześcian, w którym trzeba mieć aż 1000 danych wejściowych, żeby go jakoś tam opisać czy scharakteryzować. Oczywiście na trzech wymiarach się nie kończy, moglibyśmy pójść dalej, ale zapotrzebowanie na informację zawartą w zbiorze uczącym zaczyna wtedy zastraszająco rosnąć. Wobec tego trzeba być roztropnym i trzeba być oszczędnym w stosowaniu ilości danych wejściowych, bo nadmierna ich ilość wpycha nas w kierunku sieci, które są potem niemożliwe do nauczenia. Znalezienie precyzyjnej zależności pomiędzy złożonością strukturalną sieci, a na to ma wpływ liczba sygnałów wejściowych, liczba danych wejściowych, a liczbą elementów zbioru uczącego, które są potrzebne do tego, żeby tą sieć sprawnie i skutecznie nauczyć. Tutaj te zależności są różne, różni autorzy to różnie określają, zresztą różne przypadki są rozmaite. Klikając na kolejne fragmenty tego slajdu widzimy, że w większości danych biostatystycznych, zagadnień związanych z biomedycyną, mamy nadmiar tych tak zwanych deskryptorów, czyli danych wejściowych, w stosunku do liczby przypadków eksperymentalnych, czyli zaobserwowanych danych pacjentów, czyli po prostu elementów zbioru uczącego. Do tego, żeby stwierdzić, czy jesteśmy w stanie tą siecią objąć te dane eksperymentalne, czyli te elementy zbioru uczącego, do tego celu może służyć tak zwana reguła André i Kalajacha, która jest zbudowana w sposób następujący. Liczymy po prostu liczby odpowiednich wag. Wskaźnik P wyliczany jest wobec tego w ten sposób, że bierzemy I plus 1 i to jest liczba sygnałów wejściowych, mnożymy to przez H, H to jest liczba neuronów ukrytych, dodajemy do tego H plus 1, czyli liczbę danych ukrytych powiększoną o 1, razy O, czyli liczbę tych neuronów, elementów wyjściowych, A, O od output. I teraz, jeżeli wydzielimy liczbę posiadanych przypadków uczących, czyli liczbę danych w zbiorze uczącym przez to P, no to mamy dwie możliwości. Jeżeli to RO będzie większe od 1,8, to się okazuje, że zbiór jest trochę przewymiarowany i następuje tak zwany overfitting, to znaczy zbiór jest, no, jest przeuczony. Natomiast jeżeli to RO jest mniejsze od 2,2, no to model jest zbyt słaby i okazuje się, że ma trudności z uzyskaniem generalizacji. Czyli i za duża, i za mała wartość jest tutaj szkodliwa. Niemniej trzeba te rzeczy do siebie dopasować, a przynajmniej zachować zdrowy rozsądek przy dodawaniu kolejnych danych wejściowych. Jeśli mamy do dyspozycji N danych wejściowych, a decydujemy się zmniejszyć tą liczbę i wybrać tylko K spośród nich, bo na tyle nas stać w sensie liczby dopuszczalnych wejść sieci neuronowej, no to pojawia się problem, jak wybrać właśnie ten podzbiór K elementów spośród N danych, które są do dyspozycji. Ten problem jest w ogólnym przypadku NP trudny, dlatego że liczba kombinacji jest bardzo duża. Na tym rysunku pokazane są sposoby dobierania danych wejściowych tak, żeby zmniejszyć wymiar wektora wejściowego do sieci w stosunku do liczby posiadanych danych.
Poszczególne metody, które tutaj są zasygnalizowane, będą teraz omówione na kolejnych slajdach z dość obszernym komentarzem słownym, więc nie będzie dodatkowego, z obszernym komentarzem tekstowym, więc nie będzie do tego dodatkowego komentarza słownego. Metodą często i chętnie stosowaną jest metoda badania wrażliwości. To znaczy budujemy sieć najpierw z większą ilością danych wejściowych, uczymy ją i testujemy i okazuje się, że w teście ta sieć wykazuje jakiś określony błąd. Teraz którąś z danych wejściowych usuwamy, przypuszczamy, że ona jest nieistotna, jeszcze raz trenujemy sieć i sprawdzamy, jaki w tym wypadku otrzymujemy błąd. Jeśli on jest porównywalny z tym poprzednim, a czasem bywa nawet mniejszy, no to oznacza, że tą daną wejściową można było rzeczywiście bezkarnie usunąć. Natomiast jeżeli usuniemy daną, która jest ważna i która w modelu odgrywa istotną rolę, to wtedy zaobserwujemy gwałtowny wzrost błędu. Robiąc takie eksperymenty, można empirycznie wyznaczyć ten podzbiór zbioru danych wejściowych, które są ważne, bo model jest na nie wrażliwy. Przykład dotyczy rozpoznawania irysów. To jest taki klasyczny przykład zadania rozpoznawania, tak zwany benchmark, w którym trzeba trzy gatunki irysów odróżnić od siebie na podstawie danych dotyczących kielicha kwiatowego. W tym kielichu kwiatowym są dwa rodzaje płatków. Jedne określone jako petal, drugie jako sepal. Narysowane to jest. I dla jednych i drugich pomierzono długość i szerokość zarówno tych petali, jak i tych sepali i stworzono z tego bazę danych. Charakterystyka tej bazy danych, która jest używana od wielu lat do testowania rozmaitych metod rozpoznawania, w tym przypadku będzie używana do testowania sieci neuronowej, jest na następnym slajdzie. Tak wygląda schemat rozwiązywanego zadania. Na konkretnym obiekcie, irysie, dokonywane są pomiary tych czterech parametrów określających długość i szerokość dwóch rodzajów płatków składających się na kielich irysa. Tworzą się grupy danych, one są na dole pokazane. Widać, że jedna grupa danych, a właściwie jeden gatunek irysa jest wyraźnie odmienny i wobec tego to będzie łatwe do rozpoznawania. Irysy gatunku setosa będą natychmiast rozpoznawane. Natomiast dwa pozostałe gatunki, virginica i versicolor, w tej przestrzeni cech trochę się do siebie zbliżają i tutaj rozpoznawanie będzie musiało być bardziej subtelne. Te dane, pokazana przestrzeń jest trójwymiarowa, ale rozpoznawanie będzie w czterech wymiarach, stąd warstwa wejściowa sieci neuronowej ma cztery neurony wejściowe. No, będą wprowadzane do sieci neuronowej, sieć będzie trenowana, no i na wyjściu będziemy dostawali jeden z trzech wariantów, to znaczy będą na wyjściu jeden z neuronów będzie przypisany do gatunku setosa, drugi do virginica, trzeci do versicolor. Zasada będzie taka, że jeżeli ma być rozpoznany określony gatunek irysa, no to powinna na tym wyjściu być duża wartość sygnału, powiedzmy, że jedynka, natomiast na pozostałych bardzo małe wartości, powiedzmy, że zera. Zobaczymy, jak to będzie funkcjonowało w kontekście właśnie tego, czy i jakie dane wejściowe są do tego celu potrzebne. Rozpoznawanie było prowadzone w ten sposób, że dane wejściowe, to znaczy te proporcje, wymiary płatków irysa, zostały najpierw skategoryzowane do tak zwanych zmiennych lingwistycznych. To znaczy każda z tych wartości od x1 do x4 została rozbita na trzy możliwości, że ta wartość w tym zbiorze jest albo mała, czyli S, albo M, czyli średnia, albo L, large, czyli duża. Czyli każda z tych wartości nie podaje konkretnej liczby, tylko podaje kategorię.
czy ten wymiar jest duży, średni czy mały. Wobec tego cztery wejścia, które zostały zaproponowane w tym zbiorze danych, zostały zamienione na w tym wypadku 12 wejść, ale każde z tych wejść działa na zasadzie 1 z n, to znaczy tylko może być albo mały, albo średni, albo duży wymiar i tylko ta informacja jest potem używana do uczenia sieci. Wynik uczenia był całkowicie zaskakujący. Okazało się, że z tych bardzo wielu połączeń, które były przewidziane w tej pierwotnej sieci, ostało się po procesie uczenia bardzo niewiele, dlatego że tylko niektóre okazały się przydatne do tej klasyfikacji właśnie na te grupy Setoza, Versicolor albo Verginica. Natomiast pozostałe były niepotrzebne. W tym także należy zauważyć, że okazało się, że w ogóle całe zmienne X1 i X2, czyli sygnały wejściowe uważane do tej pory za istotne, zostały całkowicie zignorowane. Natomiast ze zmiennej X3 zostały użyte tylko te niektóre kategorie, tylko w niektórych elementach warstwy ukrytej. Innymi słowy, sieć dokonała radykalnego takiego harakiri w tych danych wejściowych w wyniku procesu uczenia, udowadniając, że nie wszystkie dane są w tym przypadku istotne i potrzebne. Inny przykład radykalnego zmniejszenia ilości danych wejściowych w następstwie procesu uczenia dotyczy badań, które prowadziłem dotyczących leczenia hormonem wzrostu, a właściwie znajdowania wskazań bądź przeciwwskazań do tego leczenia na podstawie różnych danych pacjentów. Po lewej stronie widać sieć pierwotną, kiedy właściwie wszystkie posiadane dane medyczne były brane pod uwagę. Następnie widać, że zostały odrzucone te dane, które okazały się najmniej ważne, bo wrażliwość modelu na to pokazało. Środkowy ten podzbiór nazywany A okazał się wystarczający. Kolejna redukcja w zbiorze B, było już bardzo niewiele z tych danych wejściowych, a jednak wynik końcowy był poprawny. A więc widać, że w następstwie uczenia liczba danych wejściowych bywa istotnie zmniejszana. Inny przykład zadania, w którym redukcja danych wejściowych została przeprowadzona z dobrym skutkiem. Zagadnienie, które tutaj było pokazywane, które jest pokazywane, dotyczyło prognozowania zapotrzebowania na energię cieplną, chodziło o elektrociepłownię Kraków, na podstawie danych, jak to zapotrzebowanie zmieniało się w czasie, a także jak zmieniała się pogoda. Chodziło o to, żeby przewidzieć, zanim krakowianie odkręcą czy przykręcą kaloryfery, ile tego ciepła trzeba wyprodukować. Chodziło o oszczędność węgla. Okazało się, że jeżeli wzięto pod uwagę wszystkie dane wejściowe, ten zbiór danych wejściowych jest tam pokazany w lewym górnym rogu. Mamy pierwszą sieć neuronową, w której było dużo danych wejściowych. Ta sieć rzeczywiście uzyskiwała prognozy, ale błąd tej prognozy był całkiem spory. Wobec tego zrobiliśmy próbę. Poprzez analizę wrażliwości wytypowaliśmy dane, które są najmniej znaczące i te trzy najmniej znaczące dane zostały usunięte ze zbioru danych wejściowych i ponownie została sieć uczona. Okazało się, że błąd prognozy zmalał, czyli innymi słowy tamte nadmiarowe dane nie tylko nie pomagały, ale co więcej wskutek zwiększonej trudności uczenia pogarszały działanie sieci. Natomiast z tym nie można przesadzać, bo jak spróbowaliśmy po raz kolejny wyeliminować w tej już zminimalizowanej sieci dwie najmniej znaczące zmienne, dwie najmniej znaczące dane, to błąd wystrzelił ogromny. Czyli innymi słowy, empirycznie, eksperymentalnie można czasem zmniejszyć liczbę danych wejściowych i wobec tego polepszyć działanie sieci, ale trzeba być z tym ostrożnym, bo w momencie jak pójdziemy za daleko, niestety to się po prostu wszystko psuje. Kolejnym elementem, który trzeba ustalić w sieci, żeby uzyskać dobrze działające narzędzie informatyczne w postaci sieci neuronowej,
To jest rozmiar warstwy ukrytej. Kwestia liczby warstw ukrytych była rozważana wcześniej, natomiast wcześniej nie rozważaliśmy tego, ile elementów powinna mieć taka warstwa ukryta. Będziemy rozważali przykład tylko z jedną warstwą ukrytą, której rozmiar będziemy dobierali, ale w podobny sposób można rozważać także i dalsze warstwy ukryte, jeśli takowe są. Na pozór sprawa jest prosta, dlatego że generalnie obserwuje się, że im więcej neuronów w warstwie ukrytej, tym wynik uczenia sieci jest lepszy. Niestety ten wynik, pokazany tutaj na wykresie, nie uwzględnia faktu, że pogarsza się to znacząco, gdy mamy ograniczoną liczbę elementów zbioru uczącego. Uwzględniając realne warunki, to znaczy fakt, że zbiór uczący ma pewną ograniczoną zawsze długość, można narysować charakterystykę, która będzie porównywała czy też zestawiała jakość działania sieci neuronowej z liczbą neuronów ukrytych. Ta jakość może być różnie wyznaczana, może to być na przykład odwrotność błędu czy statystyka liczby poprawnie dokonanych rozpoznań, ale generalnie zawsze można zdefiniować jakiś wskaźnik jakości i zawsze otrzymuje się wynik podobny do tego, który kolejnymi kliknięciami można w tej chwili zobaczyć na ekranie. Jeżeli sieć ma zbyt mało neuronów ukrytych, taki cyberkretynek nam wtedy wychodzi, to ta sieć jest, że tak powiem, no, zbyt głupia, żeby rozwiązać zadanie i wobec tego jakość rozwiązywania tego zadania jest niska. Po lewej stronie wykresu widzimy te niskie wartości jakości. Potem w miarę dodawania kolejnych neuronów osiągamy takie plateau. To znaczy jest bardzo zwykle obszerny fragment, gdzie jakość działania sieci nie zależy w sposób istotny od liczby neuronów ukrytych. I to jest no, dość korzystne, bo łatwo stosunkowo w to plateau się wstrzelić. Natomiast istnieje obawa, że jeżeli sieć ma nadmiernie dużą ilość neuronów ukrytych, to będzie miała pokusę, żeby uczyć się na pamięć i wobec tego taka nadmiernie inteligentna sieć po prostu nie będzie się skutecznie uczyła i będzie osiągała bardzo złe wyniki na egzaminie, co pokazuje ta prawa także opadająca część wykresu tej czerwonej linii. W tym miejscu można sobie pozwolić na pewien żart, ale zgodny z prawdą. Mianowicie bardzo podobny wykres otrzymujemy wtedy, kiedy zamiast liczby neuronów weźmiemy pod uwagę masę mózgu, a zamiast jakości działania sieci neuronowej, jakiegoś wskaźnika tej jakości, weźmiemy tak zwany IQ, czyli iloraz inteligencji. Okazuje się, że przebieg tej krzywej jest podobny. To znaczy po lewej stronie mamy ludzi z tak zwaną oligocefalią, czyli takich, którzy urodzili się ze zbyt małym mózgiem. Jest to jedna z wad wrodzonych. Oczywiście oni nigdy nie osiągną wysokiego poziomu inteligencji, no bo po prostu mają zbyt mały ten mózg. Potem jest bardzo długi obszar, w którym związek pomiędzy inteligencją a masą mózgu praktycznie biorąc jest nieuchwytny. To znaczy można spotykać ludzi mających małą masę mózgu i bardzo wybitną inteligencję i vice versa. Natomiast co jest ciekawe, bardzo duży spadek no, ilorazu inteligencji, ale w ogóle także zachowań różnego rodzaju socjopatycznych widzimy u osób, które mają nadmiernie dużą masę mózgu. Okazuje się, że takie osoby, które urodziły się z tym takim przerośniętym mózgiem, przewymiarowanym, niestety no, nie są w stanie zapanować nad sobą. To są w dużej części pensjonariusze domu wariatów, chorzy psychicznie. Ludzie, którzy nie są w stanie zapanować nad sobą, nad swoim mózgiem, niestety objawia się to też spadkiem tej krzywej po prawej stronie wykresu. Rozważania z poprzedniego wykresu, te takie trochę żartobliwe, ale w dużej mierze oparte na empirii, pokazują, że wnioskowanie na temat inteligencji na podstawie rozmiarów masy mózgu
są z góry skazane na niepowodzenie. To nie prowadzi do żadnych sensownych wyników, co w szczególności przeczy czasami lansowanej tezie, że ponieważ kobiety, co jest faktem biologicznym, mają zwykle mózgi mniejsze, mające mniejszą masę niż typowe mózgi męskie, w związku z tym niektórzy panowie szczycą się, że tak powiem, są inteligentniejsi z natury, no bo przecież kobieta ma mniejszy mózg. Nic podobnego. Okazuje się, że właśnie masa w tym momencie nie odgrywa roli. Są wybitnie inteligentne kobiety i wybitnie nieinteligentni mężczyźni. To jest fakt dowiedziony. A żeby się panowie nadmiernie nie puszyli, to po kliknięciu będzie jeszcze jedna informacja, którą warto także przeczytać. Jak było powiedziane podczas dyskusji na poprzednich slajdach, rozmiar sieci neuronowej, a dokładnie mówiąc rozmiar warstwy ukrytej sieci neuronowej, tylko w niektórych skrajnych przypadkach, gdy jest za duży lub za mały, prowadzi do nieprawidłowości uczenia, do słabego efektu działania. Natomiast w szerokim przedziale zmienności właśnie tych elementów ukrytych sieci neuronowych mamy do czynienia z takimi samymi de facto wynikami, pomimo tego, że same sieci różnią się dość istotnie. Na tym slajdzie, a także na kilku następnych, będą pokazane przykłady sieci neuronowych, w których mamy tę samą ilość wejść, tę samą ilość wyjść, natomiast różne ilości, czasem drastycznie różne ilości neuronów ukrytych. I okazuje się, że te sieci wszystkie każdorazowo zestawiane właśnie w takie pary, będą miały te same wyniki, te same rezultaty. To znaczy jakość działania będzie podobna, poziom błędów będzie podobny. Po prostu okazuje się, że właśnie to takie plateau, czyli ten obszar, w którym zmienność liczby neuronów w warstwie ukrytej w niewielkim tylko stopniu wpływa na sprawność działania, daje tutaj o sobie znać. Do kolejnych slajdów nie będzie już komentarza, one wszystkie pokazują to samo. Żeby nawiązać do pewnego przykładu praktycznego, pokażę tutaj tą zależność rozważaną do tej pory, to znaczy wpływ zmiennej liczby neuronów ukrytych na efektywność działania sieci w sposób taki, który często też się przedstawia, mianowicie zamiast jakości działania sieci, która może być różnie definiowana, przyjmuje się błąd działania sieci. Ten zawsze jest możliwy do wyznaczenia. I wobec tego mamy podobną krzywą, to znaczy to jest dokładnie ta sama krzywa, tylko jak gdyby odwrócona w drugą stronę. Widać, że w przypadku sieci zbyt mało inteligentnych, czyli posiadających zbyt mało neuronów ukrytych, błąd działania jest duży. Potem jest właśnie to plateau, czyli szeroki obszar braku właściwie zauważalny i dający się uchwycić zmienności w zależności błędu od rozmiaru sieci. No i wreszcie ten obszar, gdzie sieć jest nadmiernie skomplikowana, nadmiernie wyposażona, no i niestety wtedy nie chce się uczyć. To pokazuje w ten sposób, bo za chwilę pokażę wynik prawdziwego eksperymentu, który to rzeczywiście potwierdza. Oto wynik z sieci, które sam budowałem w celu sprawdzania ankiet studenckich. Skanowano te ankiety studenckie, chodziło o rozwiązania zadań na kolokwium i sieć neuronowa miała rozpoznawać prawidłowość bądź nieprawidłowość odpowiedzi. Otóż okazuje się, że liczba neuronów ukrytych w tym w sumie prostym zadaniu była zmienna w tym wypadku od 2 do 20. W przypadku za małej liczby tych neuronów sieć popełniała duże błędy, proszę zauważyć, do 80, między 90 a 80%. Powyżej 4 ten błąd gwałtownie spadł i potem właśnie było to takie obszerne plateau, właściwie tam na poziomie 10, 12, 14 neuronów warstwy ukrytej. Różnice były właściwie niezauważalne. Natomiast jak zaczęliśmy dawać tych neuronów za dużo, to sieć popełniała coraz poważniejsze błędy, przy czym kuriozalny zupełnie jest przypadek dla
20 neuronów ukrytych. Sieć wtedy uczyła się na pamięć, czyli zupełnie nie nabywała wiedzy, tylko próbowała uwolnić się od procesu uczenia poprzez sfotografowanie całego zbioru uczącego. No i osiągnęła wątpliwy w cudzysłowie sukces, mianowicie przy 20 neuronach w warstwie ukrytej sieć w egzaminie otrzymywała 100% błędów. Proszę zauważyć, nawet te najprostsze, najprymitywniejsze sieci, na zasadzie, no, że trafi się im w ślepej kurze ziarno, coś tam jednak pozytywnie odpowiadały. Losowo oczywiście, to było wysoce niezadowalające, ale jednak. Natomiast sieć, która wymądrzała się w trakcie procesu uczenia i w ogóle nie chciała się niczego nauczyć, osiągnęła wynik, no, niewiarygodny. 100% błędu. Trzeba wobec tego bardzo uważać na to, żeby nie zbudować sieci o za dużej ilości neuronów ukrytych. Na tym i na kilku następnych slajdach pokazane są wyniki rzeczywistych badań związanych z stosowaniem sieci o różnej ilości neuronów w warstwie ukrytej do rozwiązywania pewnego konkretnego problemu. To był problem związany z leczeniem hormonów wzrostu na zlecenie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Otóż można będzie zobaczyć wyraźnie na tych wykresach pokazujących przebieg błędu dla uczenia, dla walidacji i dla testowania, że po pierwsze rzeczywiście na początku duży błąd będzie malał, potem przez pewien czas będzie się utrzymywał poziomo, czyli nie będzie zmienności, nie będzie efektu tej zmienności, no a potem będzie rósł. Jednocześnie warto zauważyć te takie wąsy wokół tych kropek. Wynikają z tego, że każdą sieć o każdej ilości neuronów ukrytych badano, testowano 10-krotnie i wobec tego dostaliśmy nie tylko wartości średnie odpowiednich błędów, ale też rozrzuty. Widać, że w przypadku sieci o dużej ilości elementów te rozrzuty są dosyć duże, czyli sieć nie dość, że gorzej się uczy, to dodatkowo efekt jest nieprzewidywalny. Proszę dokładnie obejrzeć ten i następne slajdy, czytając komentarze, które są na nich naniesione. One pokazują, że ten teoretyczny przebieg zmienności wielkości błędu w zależności od rozmiarów sieci neuronowej, a dokładniej mówiąc od rozmiarów warstwy ukrytej sieci neuronowej, rzeczywiście ma miejsce. Ale to trzeba po prostu prześledzić na kolejnych rysunkach. Kilka poniższych slajdów pokazuje na takim szkolnym przykładzie aproksymacji przez sieć neuronową funkcji o znanym przebiegu. Wobec tego można dokładnie sprawdzić, czy sieć neuronowa dobrze tą funkcję aproksymuje, czy nie. W przypadku stosowania pewnej liczby neuronów, no, pierwotnie otrzymujemy nie najlepsze wyniki i potem efektów dodawania dodatkowych neuronów albo w warstwie wejściowej, ale w korelacji z właściwościami zadania, albo w pierwszej warstwie ukrytej, albo w drugiej warstwie ukrytej. Warto przyjrzeć się temu przykładowi. Nie będzie on szczegółowo komentowany. Komentarze są napisane na slajdach. Nie jest on szczególnie ważny, ale może warto się temu przyjrzeć, bo jest to ciekawostka. Dokładanie tej samej ilości neuronów może dawać zupełnie różne efekty w zależności od tego, gdzie te neurony się umieści w sieci.
Jeśli niezbyt trafnie dobierzemy liczbę neuronów w warstwach ukrytych, ale mamy bogaty zbiór uczący i możemy się długo i wytrwale trenować, to okazuje się, że efekty treningu, efekty uczenia sieci mogą pozbawić nas niepotrzebnych elementów z tej sieci, dlatego że wszędzie tam, gdzie współczynniki wagowe zostają po procesie uczenia ustawione jako zerowe lub bliskie zera, można odpowiednie połączenia, a jeśli dotyczy to wszystkich połączeń danego neuronu, to całe neurony można usunąć. Więc widać, jak pierwsza sieć, która została tutaj pokazana na dole po lewej stronie, poprzez kolejne etapy procesu uczenia pozbywała się niepotrzebnych elementów, aż wreszcie, że tak powiem, wyeliminowała w sumie 80% zbędnych połączeń i doprowadziła do tego, że taka wysoce odchudzona sieć potrafiła właściwie rozwiązywać zadania równie dobrze jak ta bardzo duża. A więc sieć może się uczyć nie tylko poprzez zmianę współczynników, ale także i poniekąd przez zmianę struktury. Na początku tej prezentacji była mowa o tym, że dane, które występują w rzeczywistych problemach, w rzeczywistych procesach, które staramy się na przykład modelować sieciami neuronowymi, i sygnały, które występują w sieci neuronowej, to są jak gdyby dwie różne rzeczy. Proces i problem, który chcemy rozwiązać, opisany jest w kategoriach właśnie danych, które ten proces charakteryzują, na wejściu, na wyjściu, czyli przyczyny i skutki. Natomiast sieć neuronowa ma pewne sygnały. Na neuronach wejściowych, na neuronach wyjściowych trzeba te rzeczy do siebie dopasować. I teraz fragment tego wykładu będzie poświęcony sposobowi reprezentacji danych, danych rzeczywistych w sieciach neuronowych. Jeśli dane w tym procesie, który chcemy opracowywać, analizować za pomocą sieci neuronowych, mają charakter numeryczny, czyli są to po prostu wartości liczbowe, to właściwie większego problemu nie ma. Sygnały w sieci neuronowej także są wartościami numerycznymi, sygnały w procesie są wartościami numerycznymi. Dopasowanie jednych do drugich co najwyżej może wymagać przeskalowania, dlatego że zmienne w sieci neuronowej sygnały, które występują na wejściach i wyjściach neuronów, najczęściej są ograniczone do pewnego przedziału. Od 0 do 1 albo od minus 1 do plus 1. W każdym razie ten przedział jest określony i dość wąski. Natomiast dane w rzeczywistym procesie mogą przyjmować dowolne wartości, czasem no, bardzo duże i bardzo zmienne. Wobec tego jedno do drugiego trzeba przeskalować. Na jednym z dalszych slajdów będzie podany wzór, według którego to można zrobić. Zresztą wzór ten jest dość oczywisty i łatwy. Podczas skalowania warto wziąć pod uwagę fakt, że nie należy wykorzystywać całego zakresu zmienności sygnałów, które występują normalnie w sieci neuronowej, to znaczy dla charakterystyk sigmoidalnych jest to przedział od 0 do 1, ponieważ na granicach tego przedziału charakterystyki neuronu są spłaszczone. Tam czułość i wrażliwość sieci jest jak gdyby zmniejszona. Dlatego warto wybierać przede wszystkim środkową część tej charakterystyki, no i skalować na przykład w taki sposób, żeby typowe wartości danych, które są podawane do sieci po przeskalowaniu nie były mniejsze niż na przykład 0,1 i nie były większe od 0,9. Po prostu ten pas środkowy, on tu jest zaznaczony na zielono, natomiast te obszary takie no, w jakimś sensie niestosowne, niewłaściwe są zabarwione kolorem takim czerwonym, różowym. W sieciach neuronowych korzysta się dodatkowo z tak zwanej metody 1SN, która jest wykorzystywana do odwzorowywania danych, które mają charakter jakościowy. Jeżeli mamy daną, bądź na wejściu, bądź na wyjściu, która jest opisowa, to znaczy jej wartościami są jakieś opisy, na przykład pochodzenie jakiegoś towaru może być
ustalone jako pochodzący z Azji, z Ameryki albo z Europy. To wtedy, jeżeli mamy trzy kategorie, to powinniśmy stosować trzy neurony połączone ze sobą w taki sposób, że jeżeli określony przedmiot, określony towar na przykład pochodzi z Azji, no to wtedy mamy na tym pierwszym neuronie sygnał wynoszący 1, dwa następne mają wartość 0. Ameryka będzie kodowana w taki sposób, że 0 na pierwszej pozycji, no bo nie jest to Azja, 1 na drugiej pozycji, bo tak, owszem, jest to właśnie Ameryka, no i 0 na trzeciej pozycji, bo Europa to też nie jest. No i wreszcie Europa to 001. Jest to metoda dość kosztowna, bo przy jednej zmiennej jakościowej trzeba mieć N w ogólnym wypadku neuronów. W tym przykładzie neuronów potrzeba 3. Jest to powiększenie rozmiaru warstwy wejściowej ze wszystkimi negatywnymi skutkami, o czym wcześniej była mowa, ale niestety innego wyjścia nie ma. Reprezentację 1 z N można stosować także do, na wyjściu sieci neuronowej, do tego, żeby sieć zakomunikowała jako rozwiązanie, zaliczenie, zaklasyfikowanie danych wejściowych do jakiejś jednej z klas, jednej z przewidzianych klas. Jeżeli zadaniem przykładowo byłoby rozpoznawanie znaków alfanumerycznych, liter i cyfr, to wówczas do poszczególnych neuronów na wyjściu trzeba by było przypisać odpowiednie znaki, umówić się, że pierwszy neuron będzie sygnalizował A, drugi B, trzeci C i tak dalej. No i wtedy jedynka pojawi się tylko na wyjściu odpowiadającym temu właśnie neuronowi, który został przypisany do tej właśnie litery, która w tym momencie została pokazana, na przykład jako obraz tej litery, czy nawet ręcznie pisanej litery. Natomiast na poszczególnych pozostałych wyjściach powinny być zero. Jeżeli sytuacja jest taka, że obraz, który jest rozpoznawany, jest na przykład niedokładnie widoczny, to wtedy sieć może zakomunikować to w taki sposób, że tak jak pokazano na dole, że jeżeli pokazano mało wyraźne C, no to wartość odpowiedniego elementu neuronu na wyjściu, który miał sygnalizować C, będzie wynosiła 0,6, taki sygnał on wyśle, ale na przykład wartości 0,1 zostaną również przypisane do neuronów, które rozpoznają litery A i D, a na przykład wartość 0,2 zostanie przypisana do wyjścia numer, czy powiedzmy przypisanego do litery B. Innymi słowy, będzie informacja o tym, że to w tym wypadku C, czy ogólnie mówiąc ta klasa, która jest rozpoznawana, jest taka niezupełnie pewna. Można z tego odpowiednio wyciągnąć wnioski, analizując potem już poza siecią neuronową w ramach postprocesingu rozkład tych wartości na poszczególnych neuronach. W każdym razie zasada 1 z N funkcjonuje i na wejściu, i na wyjściu. Jeżeli używamy sieci neuronowej z wyjściem w postaci zespołu neuronów tworzących taki konglomerat 1 z N, to pojawia się problem, kiedy możemy podjąć zdecydowaną decyzję, że rzeczywiście rozpoznano taką czy inną klasę, czy wybrano takie czy inne rozwiązanie, a kiedy nie. I tutaj zwykle się wprowadza takie dwa progi, mianowicie w górnych częściach charakterystyki neuronu, mówimy o neuronie wyjściowym, każdym z tych neuronów wyjściowych, w szczególności rozważamy tutaj neuron o numerze I, ale to I się zmienia od 1 do N. Otóż dla każdego neuronu wprowadzamy górny próg, tak zwany próg akceptacji. Jeżeli wartość sygnału wyjściowego w tym neuronie przekroczy ten próg akceptacji, to traktujemy to jako coś w rodzaju głosu za przyjęciem możliwości I. Czyli to jest jak gdyby głosowanie pozytywne.
Jeżeli z kolei w innym neuronie będzie sygnał wyjściowy poniżej progu odrzucenia, to jest głos za odrzuceniem możliwości i. Natomiast pojawia się problem, co zrobić, jeżeli na kilku wyjściach będzie przekroczony próg akceptacji, a więc jak gdyby sieć wskazuje więcej niż jedno możliwe rozwiązanie, albo jeżeli się okaże, że wprawdzie na jednym z rozwiązań jest ten próg akceptacji przekroczony i jest to głos za przyjęciem możliwości, to jednak te pozostałe alternatywne możliwości nie są poniżej progu odrzucenia i wobec tego sytuacja jest skomplikowana. Najczęściej przyjmuje się, że jeżeli nie mamy takiej klarownej sytuacji, że tylko jedno wyjście ma przekroczony próg akceptacji, a wszystkie pozostałe wyjścia mają sygnał poniżej progu odrzucenia, to wtedy można przyjąć określoną, konkretną decyzję. Jeśli taka sytuacja nie zachodzi, bezpieczniej jest dać sygnał czy odpowiedź typu nie wiem.